Witam wszystkich widzów telewizji Starnowa TV i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. A dzisiaj w studiu ze mną pani Lucyna Mazur, która bierze udział w popularnym programie The Voice Senior i która z występu na występ zaskakuje nas wszystkich coraz bardziej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie, witam widzów. Pani Lusko, proszę nam powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, jaki był początek, jak odkryła pani w sobie ten muzyczny talent. Trudno powiedzieć, czy to talent, czy to dar Boży już od zarania od urodzenia, mm -hmm. ponieważ jakoś w domu były, było, były trzy siostry i żadna z nich jakoś nie do tej muzyki się tak nie garnęła jak ja. A ja, jak słyszałam rytmy, to zawsze, 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 zawsze reagowałam. No i nie było to kształcenie, ponieważ nie było się jak kształcić. Był, było radio w domu, i z tego radia leciały różne audycje muzyczne, wiadomości, wiadomo, ale interesowała mnie oczywiście muzyka, więc były koncerty życzeń, były orkiestra symfoniczna grała. W południe pamiętam. Także wędrówki muzyczne po kraju były też, pamiętam. Także właśnie z tych programów chłonęłam piosenki i już mi tam gdzieś grało w duszy. Także że tak się zaczęło. A później wiadomo, szkoła podstawowa, w szkole jakieś akademie. Pani nas tam wytypowała, mniej więcej wiedziała, to jakiś słuch ma, więc utworzyłyśmy jakiś kwartet. I w sumie tyle tego było. Ale nie trzeba było panią zachęcać do tego, żeby Oj nie. zaśpiewać, tak? Oj Tylko... nie, nie. Jak była, Chętnie. miałam tam, nie wiem, 10 lat czy 9, czy to gdzieś tam po drzewach chodziłam, sceny robiłam, śpiewałam 13. Także to jakoś tak pamiętam. Mhm. I na tych akademiach solówki się zdarzały? Raczej nie, raczej nie. To było takie stonowane śpiewanie takie w grupie. Natomiast już później, bo ja wychowywałam się do 13 roku na wsi w wiadownikach. A później dostaliśmy mieszkanie w Brzesku i tam już okres szkolny średniej szkoły spędziłam w Brzesku. Na tym etapie nie myślała Pani, że zwiąże swoją przyszłość z muzyką? Ależ skąd? Gdzie nie było takich możliwości? Nie, nie, nie. To, był, to była taka pasja, pasja hobby? moja. Tak. Tylko, tylko i wyłącznie. Nie miał ktoś tak gdzieś popchnąć, żeby może gdzieś tu pójść, czy nie było doradztwa. Tak, tak, tak ani tak, takich możliwości, możliwości, tak jak dzisiaj i. mamy lekcje śpiewu, y, różne Ta, takie warianty, z których iść, można korzystać. Tak, tak, tak no. Także, że już w tej szkole średniej i czułam, że tak przydałoby się coś, zespołu nie miałam, więc przydałoby się, żeby coś tą muzykę troszeczkę mm, podbarwić, więc Trzeba byłoby na, na czymś się nauczyć grać. A czy już samo śpiewanie nie wystarczało, nie, nie, tak? Nie. No, więc chciałam na gitarze. Miałam kuzyna, który, który tam na tej gitarze grał. No strasznie mnie do niej ciągło, więc mama mi kupiła. Mhm. Mama mi kupiła gitarę, no i zaczęłam się uczyć. A, a że to była taka porządna gitara dwunastka, nie byle co, bo Maryna Rodowicz miała też dwunastkę. Mhm. Także to, to nie przypadek inspiracja. chyba tak myślę. Nie. To tak szło już. Mhm. No. I, I także już w szkole średniej już tą gitarą było mhm. bogaciej. Tak na bogato było. I zaśpiewałam i zagrałam, także fajnie było. No i z tą gitarą tak chodziłam, między innymi po tym brzesku. Były różne akademie patriotyczne, jakieś tam mam zdjęcia gdzieś tam w służbie narodu. W każdym razie już, już akademie w kinie, w kinie Bałtyk były, była jakaś okoliczność w Browarze, też tam występowałam. Czyli umilała po prostu Pani różne Już tak mnie impreby. szkoła kierowała, żeby tam gdzieś uczestniczyć w jakichś tam akademiach. Czyli można powiedzieć, że ta muzyka tak naprawdę od samego początku towarzyszyła Pani w życiu. Tak, można powiedzieć. Nie. Tak, tak. I tak cały czas się jakoś tak jedno z drugim zazębiało, że później po tej szkole średniej, w szkole średniej poznałam męża, który, który również grał i brata miał i, i, i tatę miał. I tak żeśmy się spotkali, poznali, pokochali. I razem koncertowali. I później dalej koncertowaliśmy. Także, że już następne lata to już miałam zespół. Mhm. Graliśmy na dancingach w Czchowie. Och, to były takie bogate. Na bogato było to, wtedy ludzi było. Także, oho, Czyli I... życie potoczyło się też tak, że ta faktycznie muzyka, ta profesja stała się już sposobem na życie tak naprawdę. Znaczy, może ten dar Boży, który Pan Bóg mi dał, jakoś tak szedł ze mną, bo, no bo zawodowo to trzeba się uczyć, nie? Mm -hmm. a to, co się w sobie ma, to się wyśpiewuje, mm -hmm. tak, tak bym to powiedziała. Tak i przejdziemy może teraz do tego momentu, w którym to zobaczyliśmy Panią na dużym ekranie, ale zanim, to jednak trzeba było podjąć taką decyzję Oj. i co prawda, zadecydował o tym syn, który dzięki niemu y, możemy panią oglądać, ale może i też nie do końca, ponieważ to też było poniekąd jakoś pani marzenie, spełnienie marzeń, udział w tym programie. Tak, tylko z kolei moja wrodzona skromność nie pozwalała mi wystartować, mhm. ponieważ. Podobało mi się, no chciałabym, ale bałam się. Czyli pani obserwowała bo te wcześniejsze edycje, tak? każdą pewnie. oczywiście Ale nie myślała sobie pani wtedy, kurczę, nie, nie wyobraża... może nie teraz, może jeszcze później, nie, nie w ogóle. Nie wyobrażałam sobie, żebym miała tyle odwagi, żeby stanąć na tej scenie, naprawdę. Nie wyobrażałam sobie, to było... Ale to była skromność połączona z takim S brakiem wiary odwagi, w siebie, odwagi. 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 właśnie. No i wiarę w siebie. Mhm. A jak sobie zapomnę słowa, jak ja tam będę stała? A jak myślałam, się nikt nie odwróci? A jak się nikt nie odwróci? I to takie, takie tak, 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 tak myślałam. I myślę sobie, dobra, to... nieważne. Mhm. I w końcu widocznie dojrzałam. Też. Bo na siłę by mnie pewnie też nie zapisał. Może to też spowodowały komentarze, które miałam pod filmikami, ponieważ yy, Zaczęłam się w jakiś sposób spełniać muzycznie, jak już jestem mhm. na emeryturze. I dlaczego się tym nie podzielić, tak? I, więc oj, długo mi zeszło, nim jakiś filmik wysłałam. Mhm. Oczywiście tak telefonem nagrywając, więc jakoś tak się bałam, ośmieszać. Myślałam, będą myśleć, że ja się, mam jakieś parcie na, mhm. na szkło, tak, tak. że chcę gwiazdożyć. Może to nie wypada. No. Ale później pod tymi filmikami bo że tak. Pozytywny tyle komentarz. komentarz. I iluzji, ty powinnaś jechać do Wójca, jedź, tak, tak. Ja tak. mm -hmm. tak się troszkę przełamałam. Mm -hmm. No i tak, i tak też to spowodowało więcej odwagi. Więcej mm -hmm. odwagi. No a syn dopełnił resztę. Biorąc pod uwagę jurorów obecnych, yy, od początku przy założeniu, że odwrócą się wszyscy, yy, to wybór Maryli Rodowicz też był taki pewny, ale skąd? Po pierwsze, że, że gdzie tam było myśleć o, o, o odwróconych fotelach. O, o to nie było takiej nawet, no, planu nie było mhm. takiego, gdzie ja bym tam poszła, ale skąd? Czyli taka przesłanka, to była pójść zaśpiewać, spełnić to marzenie? Tak. tak oczywiście zaśpiewać dobrze nie zapomnieć tekstu to chciałam tylko żeby zaśpiewać. Myślę jak już się nikt nie odwróci to ja spełnię marzenie że tak. stałam na tej scenie i, mm. i tak 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 to tak myślałam jak już coś. Ale a że, 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 że planowałam wcześniej nie nie nie. Mhm. Więc chyba spore zaskoczenie kiedy praktycznie pod koniec już utworu tak Odwróciły się wszystkie tak, a Ja się tylko cieszyłam, że się nie pomyliłam, a teraz mi było wszystko jedno. <laughs> czy się już odwrócą, czy nie. Najważniejsze, sobie... że jakby mamy to za sobą. Tak, tak? widocznie się nie podobam. Jak się by się nie odwrócili, mm -hmm. widocznie się nie, nie nadaje, więc bym też to przełknęła. Mm -hmm. i... A śpiewając na tej scenie, widziała Pani może kątem oka tą całą publiczność widać z tego miejsca? Tak, widać, widać mm -hmm. dokładnie. To już po reakcjach publiczności chyba można było odczuć, że naprawdę poszło świetnie. Nie, jak ja, szłam, jak ja szłam śpiewać, to, to cały czas tylko jedno zdanie, żeby nie zapomnieć słów, więc, hmm. więc mówiłam sobie, to już przedmieścia gorzki smak, to już przedmieścia gorzki smak. To już, bo tak się, za, myślę, jak już jak tego nie zapomnę, tak. 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 to mhm. dalej polecę. No bo zdarza się każdemu, tak? I, i człowiek w przypływie takiego stresu, ale że, czy, emocji. Ale to nikt nie wie, jaki to jest stres. Tak. Jeszcze przed, przed tobą siedzą, siedzi, siedzi jury, Francowiak, Rodowicz, Szczepanik. Same i gwiazdy Dęgorzysk. światowej sławy. Orkiestra mm. za tobą i pomyl się, żeby, żeby ich mm. też... Y, nie, tak, patrzy rodzina, Rodzina, y, znajomi. Yeah. Y, y, bardzo to, duże jest to tutaj obciążenie. brzemię. O, jaka presja, jak Także powiem... Ale do Czyli tak, oczywiście widać to po komentarzach, po, po reakcjach i po tym, że no jest pani już w finale, tak? Ale zanim do tego finału jeszcze dojdziemy, to powiedzmy o tym, bo mówimy o tej odwadze, tak? Że kosztowało to panią dużo odwagi, stresu. I z tego co słyszę to też ogromne zaskoczenie, że pani się nawet nie spodziewała, że, że ktokolwiek się obróci. Tak? Mm. Więc jak to się stało, że akurat Maryla stała się instruktorką? No, no to jak już, jak już się obrócili, no to wiadomo, no ta gitara, te jej piosenki, które się śpiewały właśnie w szkole średniej, już pamiętam były Jadą wozy kolorowe, Małgośka, no Królowa piosenki, no gdzie pójdę? Szczepanik, pan Tomek, no młody, taki, a myślę sobie, tak się krępowałam, jakoś tak, mm -hmm. tak nie za pani, y, no więc ona ma y, in, inny sposób śpiewania, tak, bo to już jest, opera, tak? opera redka, czy no. No je, jeszcze, jeszcze mogłam wybrać między panią Frądzkowiak a, a mm -hmm. Ale jednak do Maryli Rodowicz był bli najbliżej. Tak, tak? Tak. Jesteśmy bardzo ciekawi, jaką instruktorką jest Maryla. No. Wymagającą bardzo? W zależności od tego, jak ktoś jest przygotowany, prawda? Mhm. Oczywiście, że wskazówki, które nam, które nam, no bo, bo to była drużyna, które nam dała to były takie już takie kwidesencja takie nie uczyła nas śpiewać, bo, bo już byśmy na tyle um, um, już sam fakt, że się dostaliście dost, do dalszego no, etapu, więc to już tak? trzeba tak. coś tam zaśpiewać, a te wskazówki to były takie techniczne, które ja na przykład nie miałam możliwości, bo, bo nie, nie, szkoły nie robiłam muzycznej, wokalnej, także że, żeby były bardzo cenne i na pewno i przydały zostaną, się i przydały się. Zostaną tak, na tak długo pamięci, tak? tak. Dobór repertuaru, to sądząc po tych utworach, które pani wykonywała to takie stare, polskie, piękne przeboje. No ja myślę, że, że tak akurat mnie one odpowiadały, bo to najlepiej się Pani czuje po prostu w takim. Ja myślę, że, że, że to był do, do, dobry wybór. Tym bardziej, że, że właśnie radość najpiękniejszych lat Jantarki. I to była naprawdę piosenka taka y, trochę o moim życiu hmm. bittermania no to też cały czas towarzyszyła mi i to są takie nasze nasze piosenki mhm. ponieważ ja nie byłam y, piosenkarką taką zawodową gdzie po angielsku śpiewają y, y, no nie czułam się w tym dobrze więc te nasze wydaje mi się że to najlepszy wybór jak Mogłabym zaśpiewać. Mhm. A jakie to uczucie y, oglądać siebie podczas występu, już później podczas emisji? No, tu bym miała dużo do powiedzenia, bo to, to nie jest fajne. Nie jest fajne. Nie lubi się pani oglądać Nic. później, tak? Czy... Czyli pani lubi ten moment tu i teraz, tak? Tu i teraz. I tyle. A, a, a jak przyszło oglądać właśnie te, te odcinki, to. To jeszcze gorszy stres, jak wyjść na scenę. O proszę. Naprawdę. Ale to jest na zasadzie, że tu zrobiłabym inaczej, tu inaczej bym e, jakiś ruch sceniczny dodała dołożyła. Może, może sam występnie, ale te wywiady. Mhm. Bo piosenkę to ja mogę śpiewać, ale mówić. To nie jestem przyzwyczajona do wywiadów, jak te gwiazdy nasze. Więc dlatego mi jest ciężko szybko pozbierać myśli. I tak ładnie się wypowiadać, jak, mm. jak bym chciała. <laughs> Kurczę, Tak. tak. Y Mówiliśmy o tych reakcjach, komentarzach pod filmikami, które gdzieś tam pani sobie udostępniała. Tutaj mieliśmy do czynienia z takim formatem telewizyjnym, więc wydaje mi się, że po odcinku, po emisji w telewizji Wojsa e, telefon chyba był rozgrzany dosyć mocno. <laughs> nie, dało się, nie dało się odbierać, bo, 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 bo nie wiadomo, dlatego wyłączyłam. <laughs> tak. I powiadomienia później przychodziły, tak? Tak, tak, tak. Nie, no nie da się, bo to wszyscy naraz, także że mm -hmm. i Ameryka, bo siostry też mam w Ameryce, także... Że... No właśnie, bo tutaj e, trzymali mocno kciuki ki, i kibicowali i w dalszym ciągu kibicują mieszkańcy e, powiatu brzeskiego, Czchowa, e, ale też Wiednia. Tak, no, bo duża część życia mojego, dużą część życia mojego spędziłam w Wiedniu. Podróżując, tak, tam i z powrotem, tam mhm. z powrotem. Bo znalazła się tam pani z racji takich kolei życiowych, prawda? Które nie były usłane różami. No nie, no nie, to, to, jest, to jest inna bajka. Mhm. Bardziej smutna. Tak. Ale też związana z muzyką, tak. No tu akurat y miałam taką możliwość właśnie pojechać do tego Wiednia. I to może był błąd, bo jakbym pojechała gdzieś do pracy takiej innej, mhm. to może bym nie pojechała. A tutaj tak tak zostałam troszeczkę namówiona tylko na jeden weekend. A z tego jednego weekendu zrobiło się ile lat? Kilkanaście. Kilkanaście, tak. I, i także nie wiem, czy dobrze, czy źle, no ale myślę, że nic nic tak się nie tak miało być. Się. Że nie, nic nie, nie ma bez przypadków. Także tak, tak. Że. Więc tak jak mówimy o tym, że całe życie praktycznie jest związane z muzyką, także i praca, a kiedy robimy to, co kochamy, mówi się, że nie pracujemy ani godziny. Ma pani takie poczucie? Jak się śpiewa, to, to tak, tak, tak jest. Jak, jak się śpiewa, to się nie pracuje. Mhm. Tylko w zależności w jakich okolicznościach, może bym powiedziała. Bo tak jak przyjdzie śpiewać w klubie i, i od godziny tam 20 do czwartej, do, do to jest ciężka praca. Tak. Z, za samo to, że ten huk, który. A ja, a ja śpiewałam w takim klubie, gdzie pół godziny była dyskoteka, a pół godziny myśmy śpiewali. Także mm -hmm. cały czas ha hałas. To już na drugi dzień miała Pani wrażenie, że wciąż Pani tam jest w tym miejscu, tak? Ja. No. I, to I, jeszcze, I jeszcze trzeba było dojechać, bo ja wyjeżdżałam z, z domu w czwartek, żebym była na piątek już, na, na wieczór. Później piątek, sobota, niedziela i w poniedziałek wracałam. Także hmm. pięć nocy, no ciężko Bardzo było. Bardzo duże poświęcenie. <laughs> Czym mogłaby się Pani zająć, gdyby nie śpiew? Ja jeszcze piszę. Swoje przemyślenia, piszę przemyślenia, teksty sobie do piosenek też piszę. I co jeszcze bym mogła robić? W lecie ogródek, pełny relaks, Pełny relaks. to jest coś pięknego. To jest jak terapia, tak? To jest terapia, tak? oczywiście. No, najgorszy jest, jest zima i, i jesień, jesień, zima. No, ta, ta wiosna jeszcze taka, mm -hmm. gdzie słońca nie ma, no to trzeba przeżyć. Ale to wszyscy mamy, tak. tak, tak. Że Tym musimy... bardziej, że to jest taki martwy sezon też, tak? Tak, tak. Więc, więc ta muzyka jest. Tak człowiek tak pośpiewa, bo mam oczywiście sprzęt w domu cały, syn mi kupił razem z mikserem, z mikrofonami. No więc jak ja sobie godzinę dwie pośpiewam. To wszystko pracuje. Człowiek odżyje od, od razu. Zobaczam tak? dokładnie. Mhm. A, a, a mam gdzieś w repertuarze z 200 piosenek. A robię jeszcze na bieżąco zawsze jakaś nowa się znajdzie. Więc, yy, więc mam co robić. Mhm. Naprawdę mam co robić. Czy jest szansa, że usłyszymy kiedyś jakiś autorską pani piosenkę? Ja myślę, że tak, bo syn jest też muzykiem. Też ja tam nie jestem muzykiem, ale syn jest taki, takim muzykiem, który gra na instrumentach prawie na każdym. Komponuje mhm. i pisze muzykę i, i, i myślę, obiecał mi, że mi coś tam. Trzymamy mocno kciuki, żeby, żeby właśnie się udało. Na pewno jeszcze chciałam zapytać o ten stres, ale o sposoby radzenia sobie z nim. Jeśli chodzi o przed występem. Tu nie ma, tu nie ma to czy tam, tu, tu nie ma, nie może Trzeba być to po stresu. prostu zrobić, To tak? się bierze na, to się musi <laughs> zrobić. Choćby nie wiem, co się działo. Choćby, choć, i choć nam w ustach zasycha, mhm. bo tak jak to, z tą ekipą zawsze staliśmy tam przed tym, no więc, no więc każdy coś tam, co tu zrobić, żeby, no jest, każdy ma stres, nie ma takich, no ale nie mamy wyjścia. Tak, Serce to bije. jest misja. Serce bije i, i. i. No, najgorzej to jest później tak już po, 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 po występie poradzić sobie z tymi emocjami z tymi tak? emocjami taki człowiek jest oszołomiony taki troszkę, nie wie co ma zrobić ze sobą mhm. bo z tymi uczestnikami rozumiem, że takie nawiązały się też pewne przyjaźnie oh, yeah. Yeah. To, to jest też dodatkowy atut udziału to chociażby to jest, w tym oczywiście, że to jest połowa myśmy, myśmy byli drużyną ale myśmy nie konkurowali ze sobą to żeby, jest piękne przed, przed, załóżmy tam przed warsztatami, bo tam inna grupa to razem byliśmy. No więc myśmy się siedzieli w pokoju, myśmy się śmiali, myśmy sobie opowiadali, myśmy się zaprzyjaźnili. My w tej chwili dzwonimy do siebie. Mam tą Ewunię z, właśnie tam gdzieś z jezior, troszkę daleko mieszka. Ale dzwoni, nie przeszkadzają Dzwonimy bez przerwy do siebie i, i, i naprawdę to jest taka przyjaźń. Że, że warto, warto za samo to. Mhm. I te przyjaźnie z pewnością tak. przetrwają I, też. I ja myślę, że ona do mnie przyjedzie w lecie, ja pojadę do niej, także się będziemy odwiedzać też. Mhm. Ona na pojeździeżu, gdzieś ja w górach, także. No właśnie, Ma bo prawdę. oczywiście program w dalszym ciągu trwa, ale gdybyśmy już mogli powiedzieć, co na pewno pani tak osobiście dla siebie zyskała, biorąc w nim udział? E, trochę, e, trochę uwierzyłam w siebie. Chociaż mi, mi ciężko, naprawdę mi jest ciężko. Jakby sama tyle... nie wierzę w to, że uwierzyłam. No, tak? Dokładnie <laughs> ja jeszcze nie wierzę w to, że tyle komentarzy. Boże, tyle, tyle gratulacji. Ja nie umiem tego ogarnąć się. Wziąć do siebie <laughs> aż tyle, więc tu mam, tu mam trochę problem, no ale... Ale skoro napływają, jest ich tak dużo, to no. pewnie zastanawia się pani, że no to, to, to musi działać faktycznie. Ja nie tak? wiem, jak mam dziękować. Każdemu odpisać się nie da. Mhm. Toż tak mój syn mówi, no, napiszemy tak dla wszystkich, bo, bo naprawdę... ma Pani dzisiaj okazję prosto tutaj do tej kamerki przekazać coś Oj. wszystkim swoim. Bo e, jestem fanom. taka wdzięczna, ja tak bardzo dziękuję za to, że mnie wspieracie tymi komentarzami, tymi gratulacjami. No, Gratulacjami. Ja nie mam słów, ja nie mam słów podziękowania. Mhm. Bardzo dziękuję, jeszcze raz. I zawsze będę dziękować. Zawsze tam jakieś serduszko wyślę przynajmniej. A ja Pani bardzo dziękuję za to, że znalazła Pani chwilkę i przyjechała do studia, że przyjemnością porozmawiać. Trzymam bardzo mocno kciuki. Ja również dziękuję. I życzę w dalszym ciągu takiej radości z tego śpiewania i powodzenia na dalszym etapie. Ja myślę, że, że wszystko jeszcze przede mną, że może... Coś zacznie się dziać, może ktoś mnie gdzieś zaprosi y, do śpiewania, także myślę, że, 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 że coś z, coś tego, się z tego, że dużo się z tego wydarzy. Jeszcze wydarzy. jeszcze. dobrego. Jeszcze. Dziękuję pięknie jeszcze raz. Ja również do widzenia Państwu.